Nie. Tak. Nie. Tak. Jedźmy na budżet. Nie. Tak, no. A to w takim razie ja przywitam, a ty ci składasz życzenia, wspaniale. Nie, bo ja nie będę składał życzeń, ty złożysz życzenia. A dlaczego ja? Ja zrobię intro. Nie możesz robić intro. Jedźmy. Nie możesz. Jedź. Drodzy przyjaciele częstochowskiego środowiska filozoficznego, zbliżają się święta, święta Bożego Narodzenia i z tej okazji chcieliśmy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, ale zanim życzenia, to najpierw pazur filozoficzny. Co wspólnego ma filozofia właściwie ze świętami, które wydają się być jednak stricte religijne bądź co bądź, tak? I mała podpowiedź, nie rozwiązanie, dlatego że rozwiązanie musicie znaleźć sobie każdy na własną rękę sam. Natomiast nasza mała podpowiedź jest następująca. Bez względu na to, jakie kto ma podejście do treści, do idei świąt Bożego Narodzenia, filozof nie może zignorować roszczenia czy pretensji, jakie z perspektywy religijnej są wysuwane w związku z tym świętem. Powinien się z tym skonfrontować, powinien podjąć refleksję, powinien znaleźć argumenty na poparcie swojego stanowiska. Podniety dla refleksji filozoficznej niekoniecznie muszą pochodzić z samej filozofii. One mogą pochodzić także z różnych dziedzin kultury, także z religii. Serdecznie Was, składając jednocześnie życzenia, serdecznie Was zachęcamy do takiej pogłębionej refleksji nad tym, o co właściwie chodzi w świętach Bożego Narodzenia. Drodzy nasi przyjaciele, chcieliśmy Wam życzyć wszystkiego, co najlepsze na te zbliżające się święta oraz na zbliżający się nowy rok. Żeby Wasze wszystkie marzenia się spełniły, żebyście spędzili te święta w rodzinnym gronie, w rodzinnym cieple. Samych transcendentalnych wartości, tak? Absolutnego dobra, absolutnej prawdy, absolutnego piękna. A przede wszystkim takiego rzeczywiście absolutnego i maksymalnego przeżycia, myślimy jednak jakiegoś doświadczenia sakrum, które święta niosą, pewnej magii, także takiej rodzinnej, tak, międzyludzkiej, kulturowej. Żebyście spędzili te święta z ludźmi, których kochacie, w cieple rodzinnym, a nie samotnie, oglądając filmy filozoficzne. Pamiętajcie ostatecznie, że przypominamy to i Wam, i sobie, że w filozofii, którą się paramy, tak naprawdę chodzi o miłość. Klasyczna definicja filozofii mówi, że to umiłowanie mądrości. Czysty, zimny rozum, bez miłości, wydaje się być mało pociągający. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, lajkować fanpage. Tak. I wpadaj na naszą grupę, na której toczymy różne dyskusje, też świąteczne. No, tak? Tak. Zdarza nam się, zdarza się nam generalnie. Do zobaczenia w nowym roku. Bądźcie z nami. My obiecujemy, że będziemy z nami, z Wami i ze wszystkim, z kim. A od nowego roku już ruszamy z kolejną sesją naszych spotkań, które będą równie ciekawe, jak te, które były w tym roku. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Zapraszam. Cześć.